Oblicz wartość wyrażenia. Minus 2 razy f od minus 6 plus g od 1. Czyli tak, mamy tutaj wykresy dwóch funkcji. No więc najpierw f od minus 6. Ile jest f od minus 6? No to tak, na osi poziomej oznaczamy minus 6 i jedziemy aż do wykresu f. Widzimy, że tu jest ten punkt nad punktem minus 6. Wykres f leży w punkcie 7, czyli f od minus 6 to jest 7. No i jeszcze g od 1, to patrzymy. Tu mamy wykres g, 1 jest tu, czyli g od 1 to jest tu. Wygląda, że to jest minus 5, czyli g od 1 równa się minus 5. Dobrze, czyli nasze wyrażenie jest takie. Minus 2 razy 7 plus g od 1, czyli plus minus 5. No, co razem daje tak. Minus 2 razy 7 to jest minus 14, minus 5, czyli minus 19.